wiozę ketla w taki sposób. Wala mi się gdziekolwiek bym go indziej nie położył. Tu jest mój notes, wszystko spisane. Nie pamiętam, kiedy ostatnio w ogóle pisałem egzamin, chyba na studiach, których nie dokończyłem notabene, z czego bardzo się cieszę. Całego dzisiejszego vloga nagram w ustawieniach auto i nie będzie to przypadek, ponieważ jesteśmy właśnie w salonie samochodowym. No dobra, więc nagraliśmy to, co mieliśmy nagrać. W sumie zeszło się dużo dłużej niż myślałem. Natomiast mamy wszystko nagrane tip-top. Myślę, że to będzie dużo lepsza prezentacja, bo też mieliśmy jako benchmark daną prezentację, którą gdzieś tam ktoś inny robił. Chcemy akurat z Szymonem zrobić to w super jakości i myślę, że to wyjdzie naprawdę fajnie. Natomiast teraz, ponieważ jest tak ciepło i tak tryskam energią, to trzeba zrobić jakiś trening i myślę, że to będzie trening outdoorowy, dlatego czas na poszukiwanie jakiegoś miejsca, w którym będzie można to spokojnie zrobić. Jesteśmy w lesie, ale zaraz zrobimy to, zaraz zrobimy imprezę. Czegoś takiego brakuje naprawdę. O, takiego treningu prawdziwego. Czasem się czuję, jakbym był w jakiejś sekcie. Zaczynam doceniać takie proste rzeczy typu, że ptaki śpiewają. Nie wiem, może chodzi o to, że czerpie się z życia przyjemność i przez to zauważamy w każdym aspekcie życia coś pozytywnego. Na przykład, że ty się uśmiechniesz do kogoś, ktoś się uśmiechnie do ciebie i dzień staje się lepszy, że powiesz komuś miłego dnia. Ostatnio miałem taką sytuację, że koleś się na mnie patrzył. Widać było taką, czy to nie wiem, czy to niechęć, czy no właśnie nie wiadomo co widać. A ja po prostu się uśmiechnąłem. Powiedziałem tak jakby dzień dobry, skinąłem głową, ten się uśmiechnął, każdy uśmiechnięty i można fajnie sobie zaczynać dzień czy tam kończyć, nie? Nowy dzień, nowa kawa. Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy wstaję i nie mogę się doczekać, żeby się obudzić. I każdemu życzę czegoś takiego, bo w sumie przyznam, że czuję, że żyję, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego, co robię. Ustawiłem się na 8:30 na trening. Teraz mamy 6:30 prawie, więc wykorzystam sobie te 2 godziny na pracę nad pomysłami, bo zauważam, że rano dużo bardziej kreatywnie myślę i gdzieś tam jakieś pomysły często mi wpadają do głowy. Wiozę ketla w taki sposób. Wala mi się gdziekolwiek bym go indziej nie położył. Jadę teraz na trening. Fajny taras, zobaczycie zaraz jaki. Bo dzisiaj robię sobie dokwalifikowanie się w kwestii droniarskiej. Już miałem egzamin mieć w sumie w niedzielę, natomiast przekładałem to, nagrywałem i no nie byłem w stanie tego pogodzić. Znaleźć czasu na naukę, bo bez sensu było podchodzić do egzaminu, podczas gdy nie byłem do niego przygotowany, no bo strata kogoś czasu i mojego, żeby tam jechać i to zdawać, podczas gdy wiedziałem, że i tak tego nie zdam, więc dzisiaj jest ten dzień, zdam to i tylko muszę jeszcze sobie powtórzyć chwilę. Szybka nauka, nie nauka przedmałżeńska, ale nauka, sobie ostatnio założyłem taki dziennik, znaczy w sumie nie dziennik, ale wpisuję sobie tutaj rzeczy, które mam zrobić w ciągu dnia. Wiem oczywiście, że są elektroniczne aplikacje. Zresztą jaka aplikacja może być nieelektroniczna? Chyba radcowska tylko. Są aplikacje, w których można sobie to wklikiwać, natomiast ja tego nie czuję. Nie czuję, żeby to było w jakikolwiek sposób wiążące. Więc tutaj mam, tu jest mój notes, wszystko spisane. I no, to co jest spisane ma być zrobione. Więc tutaj spisuję sobie też pomysły różne, które mi wpadają. I co? I właśnie spisuję sobie rzeczy, które powinienem zapamiętać do tego egzaminu, który zaraz będę pisał. Jajecznica z kiełbasą, awokado i papryka. Mm-hmm.
Dobra, mamy zdany kurs. Jestem już w takim razie przygotowany do lotów poza zasięgiem wzroku, czyli tak zwanych BV LOS, czyli Beyond Vision of Sight. Nie pamiętam, kiedy ostatnio w ogóle pisałem egzamin, chyba na studiach, których nie dokończyłem notabene, z czego bardzo się cieszę. Też nie pamiętam, kiedy ostatnio w pracy miałem szkolenie jakiekolwiek. No i wychodzi na to, że następne szkolenie, czyli to, które teraz odbyłem, dałem sam sobie. Kiedyś nie rozumiałem, dlaczego ludzie mówią, że no jak chcesz coś tam iść naprzód, gdzieś mieć lepszą jakąś pracę czy coś tam, to rób kursy szkolenia. Myślałem sobie, no co to komu? W sumie jednak myślę, że warto inwestować w swój rozwój raczej nie. I że to procentuje, i tym bardziej tutaj w przypadku tych lotów poza zasięgiem wzroku, jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ no, wykonując taki lot też musimy wiedzieć i ogarniać, o co chodzi za pomocą aparatury. Tutaj trafiłem do chłopaków z polecenia takiego Rafała z serwisu, którego też polecam. No więc naprawdę spoko, też zrobiliśmy sobie szkolenie online, więc nie musiałem tutaj jeździć 3 dni w tygodniu, tylko 3 razy po 5 godzin sobie siedzieliśmy na takim webinarze, powiedzmy, i wszystkie kwestie związane z meteorologią, bezpieczeństwem i tak dalej omawialiśmy sobie w pełni zdalnie. Mamy niedzielę rano, kawa, zaraz siadam do pracy. W sumie wydaje mi się ciekawy koncept z takim podsumowaniem tygodnia, vlogiem. No i myślę, że też dużo ciekawsza opcja niż jeden dzień czy jeden trening. A też jeszcze a propos treningu, to w tym tygodniu chciałbym sobie zrobić trening na rolkach, bo trochę jednak brakuje mi takiej aktywności stricte cardio. No natomiast bardzo się cieszę też, że tego kettla mi się udało wynająć, bo dzięki temu jest opcja na zrobienie wszelakiej maści różnych ćwiczeń, które pobudzają ciało i właściwie dają możliwość przetrenowania całego ciała. Więc do zobaczenia za tydzień. Wpadajcie też na drugi kanał, gdzie udokumentowałem ostatni dzień miesiąca, gdzie działo się też trochę rzeczy. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się szerokości.